Barbara Jundo-Kaliszewska, urodzona w Wejszyszkach, dorastała na terenach radzieckiej Litwy, obserwując transformację ustrojową oraz budowę podwalin niepodległego państwa litewskiego. Od ponad 20 lat na stałe mieszka w Polsce, gdzie na Uniwersytecie Łódzkim zawodowo zajmuje się historią, tą wyjaśnioną i tą, której być może nigdy nie uda się nam wyjaśnić. Zawsze kiedy wraca w rodzinne strony, na Wileńszczyznę, powtarza, że warto zaglądać w przeszłość i pokazywać ją taką, jaka była naprawdę. Witam Państwa bardzo serdecznie. 80 lat temu podpisano umowy o ewakuacji ludności polskiej z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Przesiedlenia zmieniły oblicze Wileńszczyzny i mapę etniczną Europy. Zapraszam na rozmowę z Witalią Strawińskienię, specjalistką do spraw migracji. Doktor Witalia Strawińskienę, litewska historyczka badająca losy Polaków wysiedlonych z Wileńszczyzny po II wojnie światowej. W 1997 roku ukończyła historię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie. Po ukończeniu studiów związała się z Instytutem Historii Litwy, gdzie pracuje do dziś. Jej główne zainteresowania badawcze to problemy społeczne litewskich Polaków i polskich Litwinów w drugiej połowie XX wieku, a także wschodnia i południowo-wschodnia Litwa. To dzięki badaczce mogliśmy poznać wileńskie losy rotmistrza Witolda Pileckiego. Witalia Strawińskienę pisze artykuły do Tygodnika Powszechnego, a jej ostatnia książka, Migrujące Wilno 1915-1994, została przyjęta z ogromnym zainteresowaniem na tegorocznych targach książki w Wilnie. Józef Mackiewicz pisał, że doświadczenia państw bałtyckich i Polski więcej znaczą dla regionu niż znajomość wszystkich historii od wczesnych faraonów począwszy. Czy zgadzasz się z tym twierdzeniem? Myślę, że on miał rację. Dlatego, że jeżeli my spojrzymy na ludność tego regionu, czy Litwy, czy Łotwy, to oczywiście dla ludzi to jest samo najważniejsze, co dzieje się naokół ich. I nie bardzo obchodzi jakaś tam historia faraonów. I ta historia wraca do nas również gdzieś, może dlatego wciąż jest aktualna. I to, co przeżyli nasze dziadkowie czy pradziadkowie, to teraz mogą widzieć nasze dzieci i wnuki. To, co dzieje się na Ukrainie, to naprawdę bardzo przypomina to, co cały region, Litwa, Polska i środkowo-wschodnia Europa przeżyła nie tak dawno. Tylko w 1946 roku na Litwę przyjechało około 40 tysięcy Ukraińców, Białorusinów i Rosjan. A przecież napływ ludności ze Związku Sowieckiego rozpoczął się już w 1944 roku. Jak po wojnie zasiedlano Wileńszczyznę? Trzeba powiedzieć, że Litwa należała do państw, które mieli bardzo duże straty, demograficzne straty w czasie II wojny światowej. Tak, były to przesiedlenia. Tak, ale liczymy, że i straty fizyczne. Ucierpieli, pomordowanie ludzi. Także pani ma rację, jak mówi, że taka duża migracja już zaczęła się zaraz po okupacji sowieckiej. To jest w 1944 roku, już w lipcu. I z Moskwy na zasadzie najwyższej władzy sowieckiej na Litwę było kierowane tysiące ludzi. I to najpierw do sowieckiej bezpieki, bo to byli tylko przybysze. To musieli być politycznie bardzo lojalni ludzie. I do 45, tak początku 45 roku przybyła kilka tysięcy takich urzędników na stanowiska wojskowe, na jakieś to stanowiska administracyjne, bo władza i
bardzo, mówiąc o Wilnu i Wileńszczyźnie, władza na te tereny kierowała przybyszów, dlatego że konflikt polsko-litewski jeszcze nie wygasł i dlatego oni przyjęli rolę taka mediatorów. Dlatego do urzędów, dyrektorami czy jakimiś to... Czyli na wszystkie stanowiska kierownicze, tak, prawda? Byli kierownicze. Ale taki masowy napływ zaczął się w roku 1945, jak front poszedł na zachód i wtedy zaczęli odważyć gospodarka Wilna i Litwy. I z czasem, jak wybywali Polacy miesiąc z miesiąca, wybywali tysiące Polaków i można powiedzieć, że w tym samym czasie przybywali też tysiące ludzi. Jak praktycznie wyglądała taka tak zwana ewakuacja? Ludzie mogli ze sobą zabrać tak naprawdę niewiele. Co z resztą dobytku? Według umowy i jej warunków można było zabrać ze sobą do 2 ton jakichś to rzeczy, osobistych rzeczy. Jeżeli ludzie jechali ze wsi, to oni jeszcze w to liczba nie wliczano ich wiejskie jakieś to przyrządzenia dla pracy, czy to żywiola, to było, można wziąć ich więcej. Jeżeli wyjeżdżała osoba, ona zostawała swój dom. I dom był oszacowany w jakąś konkretną liczbę pieniędzy. Był wydawany taki specjalny dokument, na którym było spisane, że taka i taka osoba wyjeżdża, jej skład rodziny, i oni wywożą tam osobistych rzeczy, tyle tam sztuk czy kilogramów. Także, że zostawuje dom, zostawuje w przypadku ziemi, ona nie szacowana pieniędzami, bo to liczyło się, że to jest własność państwa, nacjonalizacja. Oszacowana, że zostawił tam ileś sad jakieś, jableni, czy jakieś tam instrumenty, to wszystko pisano, ale kompensacja musiała wystawiać strona polska. To jest jak człowiek przesiedlił się na terytorium Polski, on musiał dostać kompensację. Jeżeli zostawał mieszkanie, to w Polsce musiał dostać mieszkanie. Jeżeli ziemia, to tam ziemia. Jeżeli dom, to dom. Ale bywało bardzo różnie. I kiedy ludzie zostawali się bez kompensacji. Prawda, w tej pierwszej ewakuacji, jak nazywano oficjalnie, w przypadku tej pierwszej ewakuacji można swoją nieruchomość było sprzedać i po prostu nie brać tego dokumentu. I to chyba ludzie musi rozsądnie zadecydowali, które sprzedawali domy i ze sobą zabierali pieniędzy. Ale mimo wszystko relacje osób, które to przeżyły, są dramatyczne. Oczywiście tak, ale są przypadki, że to była bardzo świetna podróż. Na przykład przypadek siostry Feliksa Dzerżyńskiego. To była wyjątkowa podróż do Łodzi w bardzo przyjemnej atmosferze, w wyjątkowych warunkach. No tak. Są osoby związane z systemem bezpośrednio. Tak, czy inne dygnitarze komunistyczne, to oni dostali samolot i polecieli do Lublina. Zwykle to ludzie byli biedni, bardzo dużo było niepełnych rodzin, tym, że sowieckie represje bardzo działali. Nie było mężczyzn, nie było ojców, braciów, które mogliby pomóc kobietom, czy to jednym, czy to z dziećmi, z rodziną, starszymi rodzicami. Ale w roku 1951, jak piszesz w swojej książce, mieszkańcy Wilna, nie Litwini, stanowili aż 70%. Litewskie plany, jak trzeba zadecydować te demograficzne sprawy, oni pojawili się w 1945 roku, jeszcze na początku tego roku. Ale jak zawsze bywa, że plany planami, a życie
trochę weryfikuje ich. Tak i w tym wypadku. W lutym już były plany, ile Litwinów musi zasiedlić Wilno. No wydawało się, miasto opustoszało. Znacząca część społeczności polskiej wyjechała. Puste domy, ale puste nowe miejsca pracy. Temu, że Polacy jeszcze w tym czasie oni czekali na decyzję międzynarodową. Mhm. Może czasami Wilno jeszcze będzie należeć do Polski, to jest konferencje te międzynarodowe w Jalcie, ale jak usłyszeli, jakie to będą końcowe decyzje, wtedy oni ruszyli. I po trochę ten proces zaczął tak nabierać na tempy. A wówczas Litwini jeszcze nie wiedzieli, co będzie i na wsi mieszkając, mając jakieś małe gospodarstwo, jakieś tam źródła do życia, to było bezpieczniej, nieżeli jechać do dużego miasta, który nie wiesz, co tam czeka. Слышали же, есть какие-то россияне, что-то там деется, же какие-то крадежи. Але то... через целое межвойне мажили о повороте этого места в границу Литвы. Так, але но не заделала та засада. Мысли же, ежели то было бы децизия о заседлении о рок пузней, то втеды так. То было бы, рушили бы люди, бо то советские репрессии, они на тыле заделали, же люди на целой Литве зачали рушать, с одного места до иного. Тем уже каждый бался о свое житие, зачались арешты, зачались ссылки, дуже тысячи людей вывожено, и люди старались где-то сникнуть с своей старой месяцы замешкания и приехать до дужих мест, там, где их не знали, где новое сродовиско, какие-то новое место, новое соседи. И одна из тех мест – то Вильно, и друга – Клайпеда. Также они старались где-то зникнуть. И те такие дуже рушения по целой Литве, и не по целой, только Литве. Чего поведеть, же до Лотвы дуже ехала, до дзесейшего Калининграду. Литвини теж шукали собе безпечные места где-то для себе и для своей родины. То также такая стратегия, чтобы налезть собе спокойно, так безпечное место, она делала, и она делала целый окрас тен советский. Люди, те так, так я звыкла, люди старались пшежить, рушаюнь с места на место, купуюнь подробно документы, жиюнь без документов, укрываюнь, та така невидяна строна життя сполочного. То бардзо, бардзо інтересуюнце, але он показує, як цяла сполочность Литвы, чекаюнь, що зачнеся війна, що прийде американі і англійці і помогу визволіць Литва, і те всіські їх надії не сполнилися, і втеди вони починають мислити, що треба робити далі. Укривалися люди дуже довго, до лет 60-х праві ще були такі люди, які жили на подробних документах, і консеквенція була то, що вони ще і дзісі живуть на тих документах, не своїх таких. We współczesnej Litwie w ciągu ostatnich 20 lat liczba mieszkańców zmniejszyła się o 1/5. Na spadek liczby ludności wpłynęły ujemne saldo migracji międzynarodowej i ujemny przyrost naturalny. Jednakże sfałszowane wybory w Białorusi w 2021 roku i wybuch wojny w Ukrainie w 2022 roku spowodowały napływ uchodźców wojennych i politycznych na Litwę. Według powszechnego spisu ludności z 2021 roku na Litwie mieszkało około 2 810 000 osób, w tym 432 000 to przedstawiciele mniejszości narodowych. Najliczniejsze mniejszości w 2022 roku to Polacy 184 000, Rosjanie 141 000, Białorusini 29 000 i Ukraińcy 15 000. Większość obcokrajowców przybywających na Litwę pochodzi z Ukrainy i Białorusi. Według danych statystycznych Litewskiego Departamentu Migracji na Litwie przebywa obecnie około 85 tysięcy osób z Ukrainy. Jeśli przynajmniej połowa z tych uchodźców pozostanie tu na stałe, będą one stanowić trzecią co do wielkości grupę mniejszości narodowych na Litwie.
Jesteś autorką pierwszego litewskiego opracowania biografii Witolda Pileckiego, mojego krajana. Urodził się w województwie nowogródzkim. W Polsce ta postać była do niedawna praktycznie nieznana. Na Litwie również wciąż dopiero odkrywamy Pileckiego. W Polsce jego historia rozpoczyna się od Auschwitz. Ty z kolei zajęła się wcześniejszym okresem młodości. Dlaczego warto przedstawić postać rotmistrza? Czy przyszedł czas na polsko-litewską rozmowę o tym bohaterze? Muszę tylko trochę sprostować, że ja jestem jedna z autorką tej monografii. Drugi współautor, taki wspaniały litewski historyk, dr Edmundas Gimžauskas. Jak dla historyka to jest zawsze czas rozmawiać o różnych sprawach, w tym i trudnych. Pilecki należy do tego okresu, jak Litwa i Polska rywalizowali o Wilno, o te tereny. Najbardziej interesny był okres młodości Pileckiego. Czyli kształtowanie się bohatera. Podobno był zakochany w Litwince. No chyba tak. Powiedziałabym, że to była kobieta z litewsko-polskiej rodziny. Tylko, że taka historia nie bardzo romantyczna. Stosunki nie udali się, kontakt. A dlaczego? Dlatego, że kobieta miała dużo żądań i wygórowane te żądania i może miała jakieś inne propozycje. Dla nas to nie udało się odkryć, ale my nie mieliśmy takiego planu odkrywać te takie romantyczne strony. My jak zwykle takie klasyczne historycy badali źródła historyczne i odtwarzali kontekst, w jakim dorastał, w jakim kształtował się rotmistrz Witold Pilecki. Taki obraz, jaki nam udało się stworzyć, on nie jest taki, jakby powiedziałem, czarno-biały. Witold Pilecki służył w słynnym pułku braci Dąbrowskich. Ale te braci Dąbrowscy to mieli trochę komplikacji z miejscową ludnością. I także my też odważamy ten obraz. To jest obiektywny, ale taki trudny. Trudny. Ale jeżeli mówimy, to trzeba mówić wszystko do końca. W tej książce pokazany okres, kiedy Pilecki jest bezpośrednio związany z Wilnem. To postać bardzo aktualna, ale z drugiej strony podjęcie takich badań przez litewskich naukowców uznaje za bardzo odważne, bo trzeba pamiętać, że jednak Witold Pilecki brał udział również w walkach o Wilno w szeregach wojsk generała Żeligowskiego. Jak ten epizod, jak książka została przyjęta przez litewskiego czytelnika? Dla historyka chyba, jeżeli temat trudny, to jest wyzwanie taka. Podjąć się tego tematu i zbadać. Myślę, że przyjdzie czas jeszcze dla tej książki i dla odtwarzania obrazu Pileckiego między młodzieżą litewską. Teraz młodzież litewska bardzo interesuje się bohaterami litewskimi. To czy byliby partyzanci, braci Lesny, tak, czy Vanagas, czy Žemaitis. Teraz odtwarzają kobiety w ruchu partyzanckim. Ale przyjdzie czas, że nie tylko młodzież polska na Wileńszczyźnie będzie mówić i badać, i interesować się postacią Pileckiego. Litwini też myślę, że odnajdą Pileckiego przez historię Wilna i polsko-litewskie stosunki, nie patrząc, jakie one były, czy trudniejsze, czy jak teraz są bardzo pozytywne. Witold Pilecki przeszedł do historii Polski, historii świata poprzez tą decyzję, żeby iść na ochotnika do niemieckiego obozu Auschwitz, gdzie był 2 lata i 7 miesięcy, gdzie stworzył siatkę konspiracyjną, gdzie działał, przesyłał meldunki do wolnego świata o tym, co się dzieje. Wilno w życiu Witolda Pileckiego ma bardzo duże znaczenie. On dorastał w Wilnie. Choć urodził się w Rosji, w Ołońcu, to mama, żeby dzieci nie zrusyfikowały się, zabrała je do Wilna. Tata został. Dzieci jakby dorastały już w takim mieście, gdzie
była polska kultura, gdzie był polski język. I Witold Pilecki chodził tam do szkoły, ale myślę, to, co miało największy na niego wpływ, to było harcerstwo, gdzie spotkał młodych chłopaków, to było jeszcze wszystko konspiracyjne. Jeszcze świeże była ta pamięć o powstaniu styczniowym. Uczyli się już obsługiwać broń poprzez różne patriotyczne działania. Żyli już jakby troszkę w takim przeświadczeniu, że przyjdzie im się bić o Polskę. Że Witold Pilecki stawał się troszeczkę już takim żołnierzem. I Witold Pilecki broni, walczy o Wilno niejednokrotnie, czy wtedy, czy z generałem Żeligowskim. Ale też myślę, że walka to jest jakby jeden aspekt. To jest człowiek, który dojrzewa gdzieś w tym klimacie Wilna. On chciał studiować na Uniwersytecie Stefana Batorego. On miał duszę romantyka, mimo że był twardym ułanem. I pisze piękny poemat rymowany, pięknie opisuje naturę, historię majątku swojego. Fragment poematu Witolda Pileckiego Pod Lidą. Od Lidy na zachód kierując się stale, zanim się Dzitwę osiągnie w jej biegu, przed rzeczulką Krupką, co płynie przez Olsze, z trudem można dojrzeć dwór stary, ukryty wśród chaszczy, w zaroślach głęboko zaszyty. To jest człowiek, który jakby gdzieś jest poza schematami, jak się wejdzie w jego życie, to jest w ogóle jakby takie bogactwo jakby inspiracji. On maluje, on pisze, jest społecznikiem, tworzy straż pożarną, tworzy spółdzielnię mleczarską, żeby chłopi mogli sprzedawać swoje produkty bez jakichś marsz narzuconych. Uprawia ziemię też. On wpisywał jako swój zawód rolnik. Kochał jakby całym sercem Wilno. Mieszkał jeszcze właśnie wtedy z mamą na Zarzeczu. Są jego ślady. Nasuwa się refleksja, jak się przyjedzie do Wilna, gdzie szuka się tych śladów Witolda Pileckiego i myślę, że ku jakiemuś zaskoczeniu mnie to może nawet troszeczkę boli, że nie ma jakiejś tablicy poświęconej jemu. To był człowiek tak jakby wielkiego serca i wielkiego kalibru, bohater, ale też człowiek, który funkcjonował, żeby służyć drugim. To było jego życie i myślę, że on jest takim bohaterem na nasze czasy. Historycy niekiedy ryzykują stwierdzenie, że Wilno dla swoich obecnych mieszkańców jest mało znane, a dla niektórych nawet obce. Jak zmieniła się twarz miasta po II wojnie światowej? Pierwsze osoby, które przyjechali do Wilna w okresie powojennym, to no, czuli się obce w mieście. Ale z biegiem czasu to sytuacja zmieniała się. Byli, powiedzmy, dzielnice, które były takie bardzo rosyjskie, tam, gdzie osiedliło się dużo ludności narodowości rosyjskiej. Były dzielnice polskie, tam, gdzie zostali się Polacy i nie przesiedlili się. To też takie, no, to był taki koloryt miasta. Jednak oblicze to było bardzo rosyjskie miasto, temu, że w życiu publicznym dominował język i obyczaje rosyjskie. Litwini, które przesiedlili się do Wilna, oni przenieśli swoje mentalność i obyczaje do Wilna. Były takie no, interesujące objawy, jak Łodzia Ślitewska szła po dzisiejszym prospekcie Gediminów, dawno, to jest ulica Mickiewicza, i głośno śpiewali, tak jak oni byli przyzwyczajeni na wsi. Ale z czasem też zwyczaje gdzieś poginęli i pomieniali się. Ale obecne generacje stoją przed nowym wyzwaniem. W Wilnie obecnie mamy bardzo wielu migrantów z Ukrainy czy z Białorusi. Jakie dzisiaj jest oblicze miasta? Dzisiaj słychać głosy, że Wilno jest bardzo rosyjska. Na ulicach słychać dużo języka rosyjskiego.
I oczywiście dla tej starszej generacji to może przypominać ten dawniejszy okres Wilna, ten powojenny, jak dominował język rosyjski. Ale to chyba są przesady. Ludność Litwy i w ogóle od starszych osób i do młodzieży bardzo pomaga i wspiera Україна і її мешканців. Так ж здарилося історичне, що східна частина України, то є русскоязична, і те, які приїхали українці, чи білорусіні, вони розмовляють, очевидно, на язику російському, але вони стараються інтегруватися і учаться язика литовського, трудного язика, трохи менше ментальність, бо, очевидно, як по війні приїхали росіяни чи литвіни до Вільня, вони мали своє обичаї, так і дійсніше українці чи білорусіні, вони теж привезли своє обичаї обцовуватися в транспорті дуже глочно, чи обцовуватися емоціонально. Литвіни са холодніші люди, але то, моїм зданням, то додає такого інтересного колориту для міста. І також то ж само, що на Вільна мінюся, бо Вільно завжди було дуже містом, дуже народовощі, дуже язиків, дуже культури. То всього переплюнталося і обцовалися люди різних народовощі. То було така то ж само, що вільнянина, який дуже розсонний, нігде не спішив, довго децидував. Але то було огульне для всіх народовощі, які мешкали в Вільні. Так же тільки дійсніша темпа, така дуже динамічний триб життя діяла, що вільняні трохи міняються. Але вони теж са розсонна, толераційна. Якщо порівняти з мешканцями Ковна, то ну, вільняні са дуже відверті на свят, на інні традиції, на інний спосіб життя. Дуже, дуже культуральний, працьовите. Так же, мені здається, що Вільна має свій ten давний характер, і вона йде в тим самим керунку. І нехте слова вибжмів. Дякую панству за увагу.